liturgię Wielkiego Piątku, którą przeżywamy dzisiaj we wspólnocie wiary, przywołuje te zbawcze wydarzenia, ale jednocześnie zaprasza nas, byśmy tak bardzo mocno spojrzeli na krzyż, byśmy tak bardzo mocno czuli jego kształt. Dlatego dzisiaj prosiłem, wczoraj prosiłem, byście dzisiaj przynieśli krzyże, byście je wzięli w swoje dłonie i byście odczuli w swoim dłoniu kształt tych dwóch skrzyżowanych węzłów, na których został umęczony i umarł Zbawiciel świata. Rzeczywiście jesteśmy dzisiaj świadkami niezwykłego wydarzenia w historii świata. Człowiek skazał na śmierć Pana Boga, albo inaczej, Bóg oddał się pod sąd człowieka. Jaką winę znalazł człowiek w Jezusie? Za co go skazał? Przecież, kiedy ludzie byli głodni, Jezus karmił rozmnożonym chlebem. Kiedy byli chorzy, cierpieli, uzdrawiał ich. Kiedy byli smutni, opuszczeni, pocieszał ich. Do Zacheusza, Magdaleny, kobiety cudzołożnej i wielu z nas powiedział: Twoje grzechy są odpuszczone. Za co więc człowiek skazał Jezusa? Skazał za miłość i za prawdę. To swoisty paradoks. A więc widzimy, że miłość i prawda obecne w życiu mogą kosztować bardzo wiele. Piłatek, słyszeliśmy, uwolnił Barabasza, a Jezusa kazał ukrzyżować. Jedna ze starszych kobiet odwiedzanych przez kapłana w pierwszy piątek na pytanie, jak się Pani czuje, odpowiedziała: proszę księdza, boję się. Czego się Pani boi? Boję się śmierci. Boję się, jak będę umierała. Dlaczego? Gdyby ksiądz znał całe moje życie, to też by się bał. A Jezus umierał spokojnie. Tylko ziemia się zatrzęsła i słońce się zacięło. I tutaj ostatnie pytanie. Jak przeżyć życie, aby nie bać się spotkania z Panem Bogiem? Może po prostu z Nim przez życie iść, tak każdego dnia, a nie tylko od święta. W Ewangelii Jezus powie, żeby zostać zbawionym, trzeba wziąć swój krzyż. Bo w ten sposób będziemy Jezusa naśladować. Dlatego dzisiaj, kochani, ten Wielki Piątek chcielibyśmy spojrzeć właśnie na krzyż. My pewnie przyzwyczailiśmy się już do widoku krzyża, bo obecny on jest w naszej codzienności. Obecny jest w wielu naszych domach, w niektórych urzędach, w szpitalach, w szkołach, przy drogach, w sali sejmowej, na cmentarzach. Niektórzy z nas noszą krzyże na swoim sercu każdego dnia. Ale to przyzwyczajenie, to oswojenie się z widokiem krzyża też może często sprawiać, że krzyż przestaje do nas mówić. Staje się jakby niemym znakiem. I właśnie ten Wielki Piątek jest taką szczególną i niepowtarzalną okazją, byśmy wyzbyli się owej rutyny,
krzyż jako znak, który dotyka naszego życia, naszej śmierci i naszego zmartwychwstania. Popatrzmy więc przez chwilę na krzyż. Jeśli mamy go w dłoni, to tak bardzo blisko, a jeśli nie, to popatrzmy na ten krzyż, który jest w naszym kościele. To pierwsze spojrzenie na krzyż jako symbol śmierci. Śmierci bardzo bolesnej, okrutnej, upokarzającej. Patrząc na krzyż, nie można nie pomyśleć o cierpieniu i śmierci. Ale wiemy, że krzyż jest częścią naszego życia. Nikogo nie omija. Samotność, ból, choroba, upokorzenie, starość, cierpienie to przykładowe jego postacie. Krzyż mówi też nam o kruchości naszego życia, o czym przypominają nam krzyże na cmentarzach. I w tym miejscu pozwólcie, że przywołam naszą zmarłą, pewnie z 2 lata temu, parafiankę. Osobę niezwykłą, zresztą każdy z nas jest niezwykły, ale ona była niezwykła w swojej chorobie, w swoim cierpieniu, w swoim dźwiganiu krzyża. Przez 20, prawie 7 lat chorowała na nowotwór. Choroba straszna. Ci, którzy może mieli bliskich, którzy chorowali, umierali, byli w hospicjum, w tym szpitalu, to wiedzą, ile bólu, ile bezsilności, ile cierpienia wywołuje ta choroba u osoby chorej i także u tych, którzy są obok. Otóż ta pani Dorota po 25 latach swojej walki z chorobą zamówiła intencję przy świętej. Przyznam się, że po raz pierwszy się z taką intencją spotkałem, bo zwykle ludzie proszą o zdrowie, o siły, o szczęśliwą operację. A ona chciała podziękować Panu Bogu za 25 lat swojej walki z chorobą nowotworową. Chciała podziękować za lekarzy, którzy w tej walce uczestniczą. Chciała podziękować za bliskich, rodziny, którzy jej w tej chorobie towarzyszą i ją wspierają. Ale co było bardzo szczególne, pani Dorota miała zawsze przy sobie taki mały krzyż. I mówi, proszę księdza, kiedy jest mi bardzo ciężko, bardzo trudno, kiedy bardzo cierpię, to biorę ten krzyż w moją dłoń, wciskam go tyle, ile mam siły i robi mi się lżej. Bo wiem, że nie jestem sam, bo wiem, że przy mnie jest Jezus Chrystus i On w tej trudnej chwili jest moją mocą, jest moją siłą. On mnie poprzednia i krzyż niesiony z Nim, mój osobisty krzyż, jest zawsze lżejszy. Po 2 latach od tego, tej dziewczyny mszy świętej, ta pani zmarła, ale pozostała w moim sercu i w mojej pamięci jako osoba bardzo niezwykła. Osoba wielkiej wiary, wielkiego zawierzenia Panu Bogu. Osoba, powiedziałbym, zakochana w Chrystusie, zakochana w Jego krzyżu. I właśnie jak to drugie spojrzenie na krzyż, to zatrzymuje nasz wzrok na ukrzyżowanym. Tysiące skazańców umierało na krzyżach, ale my adorujemy tylko tego jednego, jedynego ukrzyżowanego. Jeden jest bowiem tylko Syn Boży. Jedyna jest też śmierć będąca ofiarowaniem siebie za grzechy wszystkich ludzi. Adorujemy ukrzyżowanego. Nie po to, by wysławić okrutne narzędzie męki, ale i to jest najistotniejsze.
by właśnie kontemplować niewypowiedzianą miłość naszego Odkupiciela do każdego z nas. Krzyż bowiem jest szczytem miłości, jaką Jezus pokazywał w swoim życiu. I wreszcie to ostatnie spojrzenie na krzyż pozwala nam dostrzec w krzyżu Chrystusa znak zwycięstwa. Bo po Wielkim Piątku jest już tylko Wielka Sobota i Zmartwychwstanie. A więc Chrystus śmierć pokonał, śmierć zwyciężył, a tym samym pokonał grzech, który właśnie był przyczynkiem śmierci człowieka. Moi kochani, krzyż jest dla nas najświętszą relikwią. Dlatego dzisiaj ten jeden jedyny dzień w roku przed krzyżem klękamy. Zawsze klękamy przed Najświętszym Sakramentem, przed krzyżem się kłaniamy albo żegnamy. A dzisiaj ten Wielki Piątek przed krzyżem klękamy. Całujemy go też i mówimy: Krzyżu Chrystusa, Boże pochwalony, z Ciebie moc płynie i męstwo, w Tobie jest nasze zwycięstwo. Jakie przesłanie powinien mieć dla nas Chrystusowy krzyż? Otóż ta nieskończona miłość Jezusa, który składa ten najcenniejszy dar, dar swojego boskoludzkiego życia na drzewie krzyża, niech będzie dla nas wezwaniem do nieustannego nawracania się, do nieustannego powstawania, do nowego życia oraz do mocnego trwania w wyznawaniu wiary. Pomyślmy, co dzisiaj z tego spotkania z Chrystusem ukrzyżowanym, umęczonym i pogrzebanym wyniosę z tej świątyni w moje codzienne życie. Czy na miłość Jezusa odpowiem moją miłością, a więc pięknym ewangelicznym życiem? Czy może przejdę obojętnie, zostawiając te chwile spędzone w kościele jako tylko spędzony wielkopiątkowy wieczór? Pomyślmy, czy chcemy rzeczywiście się nawrócić, czy chcemy rzeczywiście walczyć z grzechem, który może na dobre zadomował się w naszym sercu. I to, myślę, najważniejsze. Czy chcemy być z Jezusem? Czy chcemy być przy Jezusie? Czy chcemy wsłuchiwać się w Jego słowa? Czy chcemy otwartym sercem przyjąć Jego osobę? Czy chcemy przyjąć Jego dary, Jego przebaczenie, Jego miłość i pokój, który daje On naszym sercom? Ta symboliczna droga krzyżowa, którą odbyli ci dzisiaj przychodzący do kościoła z krzyżem, nie będzie właśnie taką zachętą dla nas wszystkich, abyśmy patrzeni przez Chrystusa, zawsze szukali siły do naszego Pana i Zbawiciela, by pokonać każdy grzech, każde zło, by być mocnymi w chorobie, w cierpieniu i by zawsze mieć w sercu tą nadzieję złożoną w Bogu, że kiedy moje życie tu na ziemi się zakończy, to będę miał udział w chwale zmartwychwstania, gdy będę przy Chrystusie, gdy będę z Nim zjednoczony, gdy będę każdego dnia karmił się Jego ciałem, mimo moich doskonałości, słabości. Jezus mi pomoże. Jezus będzie przy mnie. Przytulmy się więc dzisiaj do Jezusowego krzyża. Ucałujmy Go z miłością i wiarą. I powiedzmy: Panie, bądź przy nas. A kiedy spotkamy krzyż na drodze, kiedy będzie nam ciężko, smutno i trudno,
nie użalajmy się, że już nie możemy, że nie dajemy rady, że nie mamy siły, ale z wiarą prośmy Jezusa.